Siemadera moi drodzy, dzisiaj powracamy do polecanych zestawów komputerowych. Tym razem przyjrzymy się jednostką, którą bardzo często pytaliście w sekcji komentarzy, mianowicie zestaw za 4000 zł, tym razem na miesiąc już październik. Moim zdaniem wyszło naprawdę dobrze. Oglądajcie do końca, aby się przekonać, w co warto zainwestować w październiku 2024 roku. Lecimy! Ok, moi drodzy, nie przedłużając, zaczynamy standardowo od procesora i tutaj postawiłem na nie najnowszą już jednostkę od AMD. Jest to Ryzen 5 5600, ale uwierzcie mi, że chciałem tutaj wykorzystać maksymalnie możliwie jak najmocniejszą kartę graficzną, dlatego postawiłem właśnie na ten procesor, a nie coś innego, bo nie oszukujmy się, budżet nie pozwolił na nic lepszego. Z tego tytułu też na początku chciałem wziąć Ryzena na AM5, totalnie poza budżetem, bo mamy droższy procesor i to sporo. Płyta główna no też jest trochę droższa, no i ramy DDR5 zdecydowanie droższe niestety. Dlatego tutaj padło na właśnie tą jednostkę. Można by się oczywiście pokusić o Ryzena 7 5700, ale tutaj akurat go nie znalazłem w aż tak dobrej cenie. I postanowiłem, że ta platforma będzie jak najbardziej dobrą rozbudową pod przyszłość, chociażby żeby wsadzić tutaj Ryzena 7 5700X3D bądź 5700X3D, tutaj nie ma żadnego problemu, żeby któryś z tych procesorów w przyszłości oczywiście obsadzić. Za 469 zł sześciordzeniowy, mega wydajny moim zdaniem nadal procek, który sobie poradzi z każdą grą i z kartą z tego segmentu, którą ja w tym materiale dla Was dobrałem. Przypominam, że jest to komputer za 4000 zł, czyli nie jest tutaj przesadnie wygórowany budżet. Choć oczywiście szanuję dla których, wszystkie osoby, dla których ten komputer będzie bardzo drogim sprzętem. Wiem, kiedyś też w takiej sytuacji byłem, moi drodzy, i mam nadzieję, że tym materiałem właśnie głównie Wam pomogę w doborze idealnej jednostki komputerowej. Dobrze, lecimy do płyty głównej i dlatego postawiłem właśnie na tą płytę, bo jest to płyta, która spokojnie obsłuży nam takiego Ryzena 7 5700X3D czy 5800X3D. Znajomy ma na tej płycie właśnie 5800X3D. Hula, aż miło. Bardzo dobra sekcja, przede wszystkim bardzo dobrze chłodzona, więc to się chwali dla MSI-a za, mimo że to jest podstawowy model, to nadal naprawdę dobry. Mamy dwie M2, jedna z Shieldem, mamy tutaj, nie mamy Wi-Fi, więc no, osoby, które potrzebują Wi-Fi, trudno, ale na AM4 płyty z Wi-Fi to nie jest aż tak częsty przypadek jak na AM5. Mamy USB-C, więc to się na pewno chwali, mamy rozbudowaną dźwiękówkę. Ogólnie płyta jak najbardziej w tych pieniądzach wystarczająca, żeby nie mówić, że nawet bardzo dobra. 450 zł, uwierzcie mi, no chyba nic moim zdaniem lepszego tutaj nie znajdziecie, tym bardziej w pełnym ATX-ie, tym bardziej z taką sekcją zasilania. Dobra, lecimy dalej do pamięci. I pamięci mamy z RGB. Dlatego, że tutaj dopłata do RGB to było jakieś 10, może 15 zł, więc powiedziałem, dobra, niech coś tam się świeci, tak? Lexary, Aresy, to są w sumie killery na DDR5, bo niejednokrotnie te pamięci poracałem jako DDR5. Tutaj tak naprawdę mamy odsłonę starszą, czyli DDR4. Musi być DDR4, bo nasza platforma innych pamięci nie wspiera. 32 GB, bo uważam, że coraz większym i coraz częściej się standardem już staje to 32 GB w dwóch kościach. 315 zł, no za 315 zł to naprawdę nie jest dużo. Ja wiem, że można by tutaj zejść do 16, jeszcze tam pomodzić i pewnie by się zmieściło z jakimś Ryzenem 5700X3D, biorąc jakąś paździerzową płytę, ale nie o to, moi drodzy, chodzi. Tamten Ryzen zdecydowanie bardziej się grzeje, więc na boksie nie polecam, tyle powiem. I dlatego starałem się bardziej zbilansowaną jednostkę tutaj złożyć pod przyszłość i pod ewentualną rozbudowę, aniżeli pchać się na siłę w najwydajniejsze, co da się kupić w danej kwocie. Moje materiały takie nigdy nie są, bo ja staram się, żeby właśnie to było też zbilansowane i najczęściej możliwe do łatwego upgrade'u w przyszłości. Dobrze, za 315 zł, no naprawdę świetny zestaw pamięci 32 GB tutaj w zupełności wystarczy. I to, co mówiłem, o ile Ryzen 5 5600 nie jest mega ciepłym procesorem, tak no starczyło już powiedzmy z tym kodem na chłodzenie. Dlaczego Silver Monkey X Stormy, a nie na przykład Fera 5? W tamtym kompie za mną, o widzicie go tutaj, no aktualnie jest obudowa testowana, więc powiedzmy to nie jest moja standardowa obudowa od MSI-a, czy też właśnie od Silver Monkey, bo u mnie będzie mała roszada, ale o tym kiedyś Wam powiem. I
W tamtym kąpie do testów używam właśnie tego chłodzenia. Nie bez powodu, bo to chłodzenie, uwierzcie mi, radzi sobie z i9-11900K. A za 140 zł, czyli dychę taniej niż Fera 5 Black, to chłodzenie jest o niebo lepsze w sensie wydajnościowym. Bo naprawdę, chociażby sama podstawa chłodzenia jest większa, jeżeli chodzi o możliwość odprowadzania ciepła, też jest większa. Kultura pracy, no tutaj Fera 5 wygrywa, ale da się pomanewrować krzywą wentylatora i też będzie naprawdę dobrze. Ogólnie ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem, pozytywnym oczywiście, na temat X-Stormy, no bo za 140 zł to jest petarda, za 180... no różnie, ale za 140 zł petarda. Dlatego padło na to chłodzenie. Ono nie jest konieczne oczywiście do tego zestawu i tak naprawdę, jeżeli chcielibyście się na siłę zmieścić poniżej 4000 zł, tak? No to weźcie sobie to chłodzenie, wywalcie chwilowo, ale wiesz, no za 140 zł warto. Dysk bez zmian, znaczy prawie bez zmian, bo bez zmian jest Lexar, ale zmianą jest nowy model NQ710. Dlaczego ten? Dlatego, że jest w tej samej cenie co NM620. Jak ktoś chce bardziej sprawdzony, jak ktoś chce bardziej popularny dysk, to śmiało NM620 brać, nie będziecie zawiedzeni. No dobrze, lecimy dalej do obudowy, nie, do zasilacza. Zasilacz VeloL5 700W w zupełności nam wystarczy, zarówno do karty, jak i do naszego procesora, a i bym powiedział, że i 600K tutaj sobie da radę, ale jednak lepiej zapas mieć niż nie mieć. Dalej znowu Silver Monkey. Bo jest dobra cena i tyle wam powiem. Za 169 zł mamy X-Coffera. Obudowę z trzema śmigłami ARGB, do tego całkiem ciekawą, ze szkłem. Taką klasyczną, ona dość mocno moim zdaniem przypomina Kruxa Vaco, ale jednak jest sporo od niego tańsza, dlatego padło na tą obudowę, a nie coś innego. Tym bardziej, że tutaj mamy do czynienia z chłodzeniem wieżowym, nie IO, bo ona zdecydowanie tutaj nie będzie miała jakoś turbo dużo miejsca nad płytą główną, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chcielibyście, żebym ją przetestował dla was, to śmiało piszcie w komentarzach, to postaram się takowego sampla załatwić. Dobrze, moi drodzy, lecimy więc dalej. Dość szybko ten zestaw idzie, ale no, że tak powiem, komponenty są dość popularne. Lecimy dalej do kart graficznych. No i to jest mój faworyt, moi drodzy. Tym razem nie Nvidia, tym razem Radeon będzie faworytem. Powód jest prosty. Radeon RX 7700 XT w czystej rasteryzacji zdecydowanie wygrywa nad konkurentem od Nvidia w tym segmencie cenowym. No i dlatego zdecydowanie mogę wam polecić właśnie tego Radka. A jak dobrze poszukacie, to i pewnie nawet dużo taniej idzie dorwać niż za 1959 zł. Szczerze powiedziawszy, no tutaj nie mam co się doczepić do Radeona. Wiadomo, nie ma on wsparcia tych wszystkich feature'ów, bajerów od Nvidia, ale AMD też na swój sposób sobie radzi i coraz więcej gier wspiera też feature'y, bajery, jak to mówią, od właśnie Gigabyte'a, od Gigabyte'a, od AMD. Nie, przepraszam was, moi drodzy. A jednak mamy tutaj w czystej rasteryzacji dużo większą wydajność, mamy 12 GB pamięci VRAM oraz mamy tutaj naprawdę no po prostu dobry układ GPU, który zdecydowanie jest polecany w tym budżecie, do 2000 zł. Jako alternatywa od Nvidia RTX 4060 Ti w wersji 16 GB za ponad 2000, najtańszy to był, jaki znalazłem na dzień nagrywania tego materiału. No nie jest to król opłacalności. No, wersja 8 GB jest zdecydowanie bardziej opłacalna, bo da się dorwać nawet za 200 zł mniej. Natomiast no, polecanie wam karty w 2024 i to powiedzmy, że pod koniec, tak, bo mamy prawie czwarty kwartał. Czy już mamy? Mamy już czwarty kwartał, tak? Nie, no tak, mamy czwarty kwartał. No to kiepski moim zdaniem to jest deal z 8 GB VRAM-u, przepraszam. No i dlatego, no to jest jako alternatywa dla zielonych, dla tych, którzy cenią sobie DLSS-a, FSR-a i DLSS-a, frame generatora i RT, przepraszam. No ale jednak w tym wypadku zdecydowanie lepszym wyborem będzie Radeon. Tak, moi drodzy, tym razem Radeon wygrywa. Cały koszyk prezentuje się tak, z kodem Silver-X, bo on nam rabatuje i obudowę, i chłodzenie. I na tym zyskujemy dość sporo, bo na samej budowie 30 zł, a na chłodzeniu 35, jak dobrze liczę. Jak nie, to mnie poprawcie. Finalnie ten zestaw 4088 zł 1 grosz. Mamy jakiś voucher na jakieś gierki. Spoko, to było do Radeona, czy tam chyba tak, do Radeona to było.
Dlatego on tutaj wpadł. Moi drodzy, no w tym zestawie, w tym budżecie to jest po prostu, ja uważam, perełeczka. Bo mamy ciekawy procesor, możliwość rozbudowy w przyszłości oraz naprawdę mega wydajną karciochę. W 1440p ona sobie moim zdaniem też poradzi. Może niekoniecznie każda gra na ultra, ale w pewnych kompromisach sobie poradzi. No i tak na dobrą sprawę to by było na tyle. Piszcie, co wy sądzicie na temat tego zestawu komputerowego. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy wy może ostatnio coś składaliście. Pochwalcie się również w sekcji komentarzy oraz dajcie znać, co sądzicie na temat tego zestawu komputerowego w kwocie 4000 zł. No i też takie pytanie ode mnie do was. Czy wy dołożylibyście do tego chłodzenia, czy go wywalili i zaoszczędzili, żeby być na maksa poniżej 4000 zł. Mam nadzieję, że odpowiecie na to pytanie w sekcji komentarzy. Natomiast ja się z wami będę żegnał. Jeżeli film wam się podobał, to będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie po sobie łapaczkę w górę, subskrypcję na tym kanale wraz z dzwonkiem powiadomień, żeby nie ominęły was kolejne filmy. A z mojej strony to by było na tyle. Mówił Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.